20 marca wspominamy świętego Herberta, pustelnika. O Herbercie pisał żyjący prawie w tym samym czasie święty Beda w swojej historii narodu angielskiego i w żywocie świętego Kurberta. Według jego informacji Herbert prowadził życie jako pustelnik na wyspie jeziora Derwentwater. Co roku odwiedzał świętego Kurberta, swojego przyjaciela, który był wówczas biskupem w Lidistwarm. Obu przyjaciół łączyło przywiązanie do życia samotnego. Kurbert, zanim został wybrany na biskupa, prowadził również życie eremickie na wyspie Farne. Pod koniec życia pożegnał swoją diecezję, by na wspomnianej wyspie w rok potem zakończyć życie. Pragnieniem Herberta było, aby Bóg nie rozłączył go ze świętym Kurbertem. Dlatego też, jak to pięknie opisał święty Beda, jak przez całe życie łączyła obu mężów Bożych przyjaźń, tak i śmierć połączyła ich razem. Obaj zmarli 20 marca 687 roku. Relikwie Huberta przechowywano ze czcią na wyspie Farne, którą potem nazwano Wyspą Świętego Kurberta. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Herberta, pustelnika, do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.